No cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj lecimy z trudniejszymi tematami. Na przykładzie błądzenia losowego pomówimy sobie o tym, jak działają instrukcje warunkowe. Czyli będziemy podejmować decyzje. Najpierw wyjaśnimy, o co, o co chodzi w tym błądzeniu losowym. Otóż wyobraźcie sobie, że mamy jakąś naszą planszę, to płótno z naszego procesinga, nieważne w jakim rozmiarze i na tym płótnie będzie się znajdował jakiś nasz piechur. Tak, jakiś ludzi, który będzie się przemieszczał. W pierwszej fazie ten ludzik będzie po prostu kropeczką, będzie po prostu punktem. Ale oczywiście możemy go zastąpić tutaj również jakimś obrazkiem, obiektem bardziej złożonym. Na razie będzie to kropeczka. I teraz ta kropeczka ma, umówimy się, że ma na razie cztery możliwe kierunki. Tak, w górę, w dół, w prawo. I w lewo. I nie, nie, nie przyjmujemy tutaj kierunków na skos. I w każdym przebiegu naszej animacji, w każdej klatce naszej animacji, program będzie podejmował decyzję, czy iść w prawo, w lewo, w górę, w dół. Losowo. Czyli cztery kierunki, i będziemy losować cztery wartości. No i w efekcie, prawda, albo ten piechór nasz się przesunie w górę, albo przesunie się w jedną stronę, albo w drugą. Przypominam, jak już jesteśmy tutaj przy rysowaniu, że jeżeli chodzi o układ współrzędnych, to jest on skierowany w tę stronę. O, tu jest, tu jest oś, oś x, tak samo jak na matematyce, czyli xy są w prawo. Natomiast oś y, kierunek jest w dół, czyli tu jest 0. 0 tu w tym miejscu. No i jeżeli będziemy się przesuwać w prawo, no to będziemy zwiększać nasze x. -y. Jeżeli będziemy przesuwać się w lewo, to będziemy zmniejszać nasze x. -y. Natomiast tu będzie odwrotnie. Jeżeli chcemy iść w dół, to będziemy zwiększać nasze x y. y A jeżeli będziemy szli w górę, to będziemy zmniejszać nasze y. -ki. I to będzie taki moment, który jest troszeczkę inaczej niż macie na matematyce, w szkole, gdzie mamy kartezjański układ momencik, chciałem to przesunąć, kartezjański układ współrzędnych, prawda, od kartezjusza, który jest, a, miała być prosta linia w górę, ale wybaczcie, który jest skierowany w ten sposób i tu jest y, tu jest x i teraz tu są na plus, tu są na minus x, czyli tak samo jak w naszym procesingu, ale y na matematyce w plus są w górę, a minus są w dół. No, nie, tutaj będzie, tutaj będzie sytuacja, a, gdzie mi uciekasz? Gdzie mi uciekasz? Tutaj będzie sytuacja odwrotna. Oś będzie skierowana w dół. No i tyle takiego wprowadzenia. Przechodzimy już do, do naszego programowania. Zacznę całkiem nowy projekt, ale oczywiście zaloguję się, żeby mi się ten projekt zapisał. Czyli tamte projekty, które były, są. Tu mi wymyślił jakąś nazwę past kaktus. Nie chcę past kaktusa, bo nie będę wiedział, który kaktus co potem jest. Więc tu sobie nazwę odcinek. No, nie docinek. Odcinek Piąty Błądzenie Losowe. No i teraz tak. Wiemy już, że jest sobie płótno. Wiemy, że ono ma rozmiar tutaj akurat 400 na 400 no, i na środku tego płótna chciałbym umieścić mój punkt. No więc po pierwsze, jak, gdzie ten punkt będzie? Muszę mieć jakieś współrzędne tego punktu. Czyli led x i y. Utworzyłem szafki, utworzyłem zmienne na położenie punktu, czyli utworzyłem zmienne dla naszego punktu. I teraz co? Na początku x to się będzie równało. Aby on był na środku, to musi być połowa szerokości. With szerokość. I szerokość dzielona przez 2 da nam 200. Ja mogłem tu wpisać ręcznie 200. Ale gdybym zmienił rozmiar tego płótna tutaj, to musiałbym wszędzie indziej w programie też zmieniać. Dlatego P5.js ma coś takiego jak With, szerokość. I ta szerokość jest. Zawsze taka, jaka jest szerokość naszego okna. No i podobnie jest Y wysokość dzielona przez 2. Height przez 2. No i teraz nieważne, jakie jest XY, w tym przypadku 400, 400 no podzielone przez 2, czyli 200, 200. I zawsze to będzie na środku. No i nasz piechór to będzie point x Y no i powiedzmy, że sobie uruchomię no i jest tu taki malutki punkcik, no nie wiem czy go tu widzicie, bo to jest tylko jeden pikselek. Możemy poszerzyć, czyli stroke. Damy większą wagę jego obramowania, już będzie większy no i będziemy sobie jeszcze potem, yy, potem sobie będziemy tym żonglować. Natomiast teraz tak, jest ten punkt i ten punkt się nie rusza, bo nasze x i y, nasza zmienna, pomimo, że jest zmienną, to ciągle ma tą samą wartość. I teraz chciałbym tą zmienną, w zależności od tego, co wylosuję, chciałbym ją zmieniać. No i teraz tak, los, czyli jakiś let los równa się random. Nie muszę tego let los robić przed funkcjami, bo on będzie tylko tu w tym jednym miejscu potrzebny. Więc x, y było potrzebne w kilku miejscach, w setupie, gdzie ustalałem start, potem w draw, gdzie będę go za chwilę zmieniał, dlatego musiałem x, y określić przed, przed funkcjami. Natomiast los, mamy let los, równa się random. I teraz co bym chciał losować? W zasadzie chciałbym losować cztery wartości, czyli 0, 1, 2, 3. Tak, gdzie na przykład 0? Musimy się umówić, prawda? to jest kwestia umowna. Gdzie na przykład 0 będzie yy, weźmy w górę, 1 będzie w prawo. Yy, jak tam kto, komu pasuje. No i sprawdźmy, czy to będzie działało tak jak trzeba, czyli czy będzie dobrze losowało. Czyli robimy konsol, log, i ten los sobie tutaj wypiszemy. No, więc powiększam konsolę, żebyście to dobrze widzieli. Uruchamiam, i zaczynają mi się losować wartości. Ja się schowam na chwilę, i teraz spójrzcie, mamy losowane wartości, które są faktycznie od 0 do 3, bo jakieś tu 3 mi się pojawia, 0 mi się pojawia, 2, 1, ale są to wartości z przecinkiem, są to ułamki. Ja chcę odciąć ten ułamek. No, i w przypadku na przykład processinga, tam gdzie jest język Java, wystarczyłoby to rzutować na INTA, na liczbę całkowitą. Czyli gdybyśmy mogli powiedzieć, tu w Java byśmy powiedzieli, zrób z tego liczbę całkowitą. No to Java ucięłaby to, co jest po przecinku i zostawiła tylko liczbę całkowitą. W JavaScriptie nie. W JavaScriptie mamy tutaj, no, liczby takie, jakie mu pasują. Więc żeby pozbawić się tego przecinka. Może wrócę do Was, żeby pozbawić się tego przecinka, muszę użyć takiej funkcji. No, może ją zrobię w osobnej linijce, to można oczywiście robić też w jednej: że los to się równa podłoga, floor od los. Czemu podłoga? No właśnie, tak jakbym chciał ściągnąć w dół. Jeszcze mógłby być sufit, czyli zaokrąglanie w górę. Ale podłoga, zaokrąglanie w dół, bo chcę wyrzucić to, co jest po przecinku. Jak wyszło 3,5, ma być 3. No i sprawdźmy, czy tak to działa. No i faktycznie okazuje się, że tak właśnie to działa. Że są losowane liczby 0, 1, 2, 3 i nic innego się tutaj nie pojawia. Czyli jest to, co chciałem. No to mamy już jakiś los. Tak, no nie muszę go już wypisywać, więc tu mogę to zakomentować. I teraz w zależności od tego, jaki wyszedł ten los, to w takim kierunku ma pójść. Czyli gdybym to mówił po polsku, to bym powiedział tak, jeżeli los wynosi 0, no to przesuń co? X w prawo. Bo wtedy, jeżeli ktoś z Was programował w Scratchu, no to właśnie taki bloczek byłby jeżeli, Moglibyśmy dać przesuń x w prawo, przesuń x w lewo, czyli x odejmij, x zwiększ. No i tu muszę dokładnie to samo zapisać w języku, tylko że no w języku JavaScript, a w zasadzie w języku angielskim, czyli słówko if, jeżeli otworzyć nawias, los równa się 0, no to x plus plus, czyli zwiększ x o 1. No, i tu jest bardzo ważna sprawa, czyli tak. Jeżeli, potem są nawiasy, które mówią mu, co ja sprawdzam, jaki jest warunek, jeżeli x równa się 0, a po nawiasach jest to, co on ma zrobić. Czyli gdybym napisał samo x, no to zawsze by zwiększało x o 1, ponieważ napisałem, jeżeli los równa się 0, to on będzie zwiększał x o 1 tylko czasami, tylko wtedy, kiedy los jest 0. Dlaczego napisałem dwa znaki równości? No i to jest właśnie ważne, w wielu językach programowania dwa znaki równości mówią porównaj. Gdybym tu zrobił błąd i dał jeden znak równości, no to akurat tutaj mi P5JS już to podkreśla, że to mu coś się nie podoba. Jest to nie na czerwono błąd, tylko jest to na żółto ostrzeżenie dlatego, że jeden znak równości mówi nie porównaj. Jeden znak równości mówi: wrzuć 0 do losu. Nieważne, co tam w losie było, nawet jak wylosował 10, to 0 zastąpi nam to 10. No tu nie mógł 10, bo do 4 losował, tak? Do 3, 1, 0, 1, 2, 3. I teraz dwa znaki równości mówią: porównaj. I jeżeli chodzi o IFA, o instrukcję warunkową, no to poza jakimiś mega kosmicznymi przypadkami, tutaj zawsze będą dwa znaki równości. Bo tutaj nie chcemy zapisać. Wcześniej jest znak równości 1, bo chcemy tą podłogę wrzucić do losu. Wcześniej chcemy wrzucić random 4 losową liczbę do losu, czyli jest jeden znak równości. Tutaj też x chcemy wrzucić, wyliczyć coś, szerokość przez 2 i wrzucić to do x. No i teraz te wartości, oczywiście wystarczy mi skopiować. Przypominam, że jeżeli mi się tu nierówno zrobiło, to można sobie Shift-Tab wyrównać. No i jakie mamy możliwości? Los 0, los 1, los 2 i 3. No i teraz tak, jeżeli los jest 0, to powiedzmy idziemy w prawo. Tak się tu umówiłem. Tak? Jeżeli los jest 1, to powiedzmy będziemy szli w dół. Czyli Y zwiększamy tym myślą procesingową. Jeżeli los jest 2, to powiedzmy idziemy w lewo, czyli X -y zmniejszamy. A jak los jest 3, to powiedzmy idziemy w górę, czyli y zmniejszamy. I te cztery kierunki na zasadzie kopiuj-wklej i podmiany tego, co się dzieje, wprowadziłem. No i sprawdźmy, jak nasz piechór się zachowa. Widać, że sobie tutaj chodzi, porusza się, przemieszcza się losowo. No, taki miotający się piechurek jest może mało, mało widać, jak on się miotał. Dlatego zrobię jedną rzecz. Usunę ten background, żeby on się nie czyścił za każdym razem, tylko żeby on się czyścił jeden raz po uruchomieniu programu. Czyli stąd go usunę, wrzucę go do setup, tak? do tego bloczku go przeniosłem, i teraz efekt jest taki, że nasz piechur nie ma czyszczonego tła za każdym razem. I możemy dzięki temu śladowi, możemy obserwować, którędy on szedł. I widzimy, jak działa losowe, losowanie, losowanie liczb, tak? To jest nawet taka zagadka, za każdym razem, kiedy u, uruchomię ten program, otrzymam inny kształt. Ten piechór będzie nam się inaczej miotał na naszej, na naszej planszy. No, można go zostawić na długo i sprawdzić, czy on w końcu zamaluje nam całą planszę, czy uda mu się tym losowym błądzeniem Dotrzeć w każde miejsce. Ale to jest ciekawe takie zagadnienie matematyczne, nie? czy ta liczba jest na tyle losowa, że ona pozwala nam przejść po całości. No niestety, prawda jest taka, że komputery nie do końca mają liczby losowe, tylko mają pseudolosowe, ale wydaje mi się, że po pewnym czasie powinien nam zamalować dosyć ładnie, dosyć ładnie tutaj tą planszę. Że powinien się. O, gdzieś już nam teraz na północ wyszedł, tak, o, gdzieś tam sobie krąży. Gdzieś tam sobie krąży i możemy go na dłużej zostawić. I zobaczyć, co z tego wyjdzie. Także teraz chciałbym was zachęcić, żebyście spróbowali samodzielnie to napisać. Jest to, jak widzicie, program bardzo króciutki, bardzo fa. O, już tam gdzieś tam zawędrował. Jest to program bardzo króciutki, możemy obserwować naszego piechura, jak on krąży. Poznaliśmy instrukcję warunkową jako nową rzecz, i poznaliśmy funkcję floor, podłoga, która odcina zaokrągla w dół nasze wartości. To myślę, że na tyle będzie w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć i pa!